www.kryptospekulanci.pl Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 11 czerwca na analizie technicznej, nieporannej, nie wieczornej, Troszkę, słuchajcie, zmieniam czas nadawania, więc przez wakacje będzie to troszkę inaczej, bo no wiadomo, wyjazdy, jakieś tam plany, inne rzeczy, więc w różnych porach, o różnych godzinach będą, jakby tutaj, te aktualizacje moje na YouTubie. Więc warto sobie też ten dzwoneczek, słuchajcie, jakby tam ustawić, jak kogoś interesuje. Najlepszy analityk w kraju, jeżeli chodzi o Bitcoina. Tak nieskromnie mówiąc. E, słuchajcie, zapraszam do e, grupy Krypto oczywiście szybkie ogłoszonko. E... Na grupie poznasz strategię, czyli strategię na czas, właśnie na przykład takich spadków, żebyśmy na tych spadkach mogli się cieszyć, mogli, żebyśmy mogli strategicznie grać itp. itd., czyli żeby ten trading, nasz plan, że tak powiem, był rozplanowany, żeby poruszać się na rynku strategiami. Codzienne live y o 20.00, codziennie spotykamy się niezmiennie. O 20.00 już ponad 600 spotkań słuchajcie na żywo. Codziennie odpowiadam na pytania, edukuję, analizuję, pokazuję wejścia, analizuję mój portfel i wiele, wiele innych rzeczy, więc tam naprawdę... E, ogrom wiedzy, ogrom wszystkiego na tych live'ach od 20. I tu też polecam zawsze być. E, poradne odprawy, analizy, daj cynki, e, trading na żywo i inne rzeczy. E, słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, to link w opisie. Przechodzimy sobie do wykresów. Słuchajcie, do wykresów. Szybka aktualizacja: dostaliśmy kopnięcie mocne na Altach. E, może, no mocne w sumie, tak. Dawno takich spadków nie było, bo to było ponad 20%, ale jakby nie było na Bitcoinie, nie otrzymaliśmy dalej nic, prawda? Otrzymaliśmy to, co, e, to, co sobie mówiliśmy, czyli ta Strefa popytowa, eee, czyli tak ogólnie rzecz biorąc, e, całego bitcoina tak od początku, jak już sobie reasumując, prawda. No to kto mnie ogląda no to całego Bitcoina żeśmy sobie rozpracowali. Tak? Czyli wszystkie te dołki, wcześniej był ten dołek, później był ten dołek. Była ta strefa popytowa, tu była strefa podażowa, tu jeszcze jakaś była strefa podażowa, to już wykreśliłem tutaj ostatnia strefa podażowa, na którą czekaliśmy, że stąd będzie ta reakcja w dół. No i mamy teraz tą strefę popytową, z której oczekiwaliśmy, oczekujemy reakcji w górę. Pierwsze takie reakcje, słuchajcie, dostaliśmy na Bitcoinie, czyli te pierwsze reakcje z tej strefy jakby są, natomiast ja tutaj uściśliłem tą strefę, gdzie ta reakcja powinna wystąpić, jeszcze czy większa, czy mniejsza, to nie wiem, bo może to się przerodzić dalej w ruch boczny. Natomiast 25,068, 24,498 to musi być bronione. Czyli ogólnie rzecz biorąc, nie można, że tak powiem, tego przebić, bo jakbyśmy to przebili, no to my, że tak powiem, na grupie wkraczamy w plan alternatywny. Natomiast gdybyśmy to przebili, no nie ciekawa sytuacja dla rynku ogólnie chociaż nie dla Bitcoina, ale ogólnie dla rynku altów na przykład, prawda, no bo wtedy alty jakby no najmocniej oberwią przy tym. Natomiast to 25,332, 24,498 no jest takim jakby tutaj buforem e, zabezpieczającym e, Bitcoina, tak, czyli tutaj ogólnie rzecz biorąc z tej strefy, no zobaczymy też jaki ruch będzie z tej strefy, tak, bo to trzeba najpierw też obronić, ok? bo tutaj no, pierwsze zajście ładnie, e, ta reakcja pierwsza, natomiast interesuje mnie co tutaj słuchajcie będzie. W związku z tym, że alty upadły po raz pierwszy. Ok, po raz pierwszy, to pytanie: Czy warto się interesować z altami? Zobaczcie, co tu mamy, duży wolumen, duży wolumen. Ok, to cokolwiek tutaj zrobi, ok, i tak jeszcze tutaj pierdyknie w dół. Może już nie przebije dołka, to fakt, prawda? Może już tego dołka nie przebije, ale mimo wszystko, najlepszym, że tak powiem, czasem do tradowania będzie czas, kiedy BTC zaliczy tą strefę. Jeżeli mimo wszystko Bitcoin zaliczając, to nie wiem, kiedy to będzie. Będzie, bo tutaj zobaczcie, ten ruch boczny występuje na Bitcoinie, prawda? Więc to może być jutro, pojutrze, albo za miesiąc tak naprawdę jeszcze możemy do końca, do połówki lipca się tu poruszać. Lip... Połówki lipca zawsze były na krypto dobre, czyli zawsze żeśmy, słuchajcie, reagowali wzrostami tak naprawdę, prawda? Czyli też historycznie jak sobie tam przejdziemy do wykresów, no to ten, ten lipiec był dobry, przynajmniej druga połowa lipca, więc tu może się sytuacja rozwinąć po prostu do połowy lipca, że będziemy szli tym bokiem. Natomiast alty ogólnie rzecz biorąc prawie wszystkie są na dużych wolumenach, tak? Czyli jakiego alta bym nie wziął, prawda? To on ma duże knoty, duże wolumeny i tu będzie jeszcze ta cofka, OK, okej? Będzie to jeszcze ta cofka. My to będziemy grać trading, prawda, tutaj jakby grać trading swingami, będziemy też strefy obserwować, więc tutaj jakby jesteśmy mocno przygotowani na to, że Bitcoin zajczy strefę, altcoiny, słuchajcie, pokryją swoje knoty i duży wolumen i wjeżdżamy w trading. No ale to musicie najpierw stać, zawsze tak robimy, tak, jakby czekamy na strefę, czekamy na potwierdzenie tutaj na altcoinach, czyli potwierdzenie albo strefowe, albo wolumenowe, w zasadzie oba, oba połączone, oba, obie połączone rzeczy. I wtedy rozpoczynamy swingi, rozpoczynamy trading, jeżeli mamy potwierdzenie oczywiście. Natomiast ogólnie co do tego, co tu się dzieje, no to nawet po ruchu w górę jakimś odreagowującym, alty i tak wrócą, jeszcze raz powtarzam, bo mają te duże wolumeny i te duże knoty. A to słuchajcie, w 99% zawsze kończy się jeszcze spadkami, więc te spadki jeszcze tutaj będą, co by się tu w górę nie działo. Tak więc na altcoiny jeszcze chwileczkę, do, dosłownie chwileczkę bym poczekał, aż Bitcoin zaliczy strefę, ewentualnie trzeba byłoby sprawdzić po tym wolumenie. Tak jak mówię, my to bierzemy w trading, bierzemy to w strategię, więc, więc na to bardzo mocno wyczekujemy. I w zasadzie tyle szybka aktualizacja podsumowując, czekam na strefę na Bitcoinie, żeby uruchomić trading, to też będziemy słuchajcie, aktualizować na live'ach o 20. Natomiast jeżeli chodzi o strategię o, o, w ogóle o handel średnioterminowy, tutaj akurat bez znaczenia, bo jak mówię, poruszamy się strategiami, więc jakby nie ma znaczenia, czy spada, czy rośnie. Ważne ma znaczenie, żeby trzymać się planu założonego i robić to, co sobie gdzieś tam zaplanowaliśmy według strategii. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Nie wiem, kiedy się spotykamy. Chyba, no, są wakacje, więc jakoś tak spontanicznie będą wlatywać te odcinki. Dlatego też ten dzwoneczek warto jakby ustawić, jeżeli interesuje Was, że tak powiem, to, co się dzieje na rynku, a głównie Bitcoin, prawda, bo Bitcoin tutaj głównie rusza tym rynkiem. No to pole to, to ustawić, natomiast żegnam się z wami życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w niedalekiej przyszłości. Trzymajcie się hej.